Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym koncercie Amo Storie. Jest dla mnie, myślę, że dla nas wszystkich ogromnym wydarzeniem, że możemy się tutaj spotkać właśnie z Państwem na sali. To jest naprawdę dla nas coś naprawdę teraz niesamowitego. I co dzisiaj Państwo usłyszą? Usłyszą Państwo poezję śpiewaną do słów polskich poetów, tak jak chyba zresztą było zapowiadane, z muzyką przede wszystkim moją, ale nie tylko. I o tym będę mówić później. Na początek chciałabym wytłumaczyć, co to tajemnicze słowo amostorie znaczy. Jest to zbitka tak naprawdę dwóch słów. Amory i historie. Czyli innymi słowy są to po prostu historie o miłości. I to o najróżniejszej miłości, bo zarówno o tej oczywiście romantycznej, ale także o miłości do siebie, o miłości do świata. Ale o tym wszystkim będę opowiadać przy każdym kolejnym utworze. Teraz utwór, który zagramy, to utwór do wiersza Juliusza Słowackiego pod tytułem Rozłączenie, skomponowany przez dwójkę kompozytorów, Patrycję Ciskę i Łukasza Helberta. Rozłączeni, lecz jedno drugim pamięta. Pomiędzy nami lata biały gołąb smutku i nosi ciągłe wieści. Wiem, kiedy w ogródku, wiem, kiedy płaczesz w cichej komnacie zamknięty. Wiem, o jakiej godzinie wraca bólu fala. Wiem, jaka ci rozmowa ludzi łzę wyciska. Tyś mi widny jak gwiazda, co się tam zapala. I łzą różową leje i skrą siną błyska. A choć mi teraz ciebie oczyma nie dostać, znając twój dom i drzewa, ogrodu i kwiaty, wiem, gdzie malować myślą twe oczy i postać, między jakimi drzewy szukać białej szaty. Ale ty próżno będziesz krajobrazy tworzyć, osrebrzać się księżycem i promienić świtem. Nie wiesz, że trzeba niebo zwalić i położyć pod oknami i nazwać jeziora błękitem. A ty gwiazdo zgasłaś nad biednym tułaczem, lecz choć się nigdy nigdzie połączyć nie mamy, zamilkniemy na jak dwa smutne słowiki, co się wabią płaczem. Zamilkniemy na chwilę i znów się wołamy. Jak dwa smutne słowiki, co się wabią płaczem. Myślę, że każdy z nas miał kiedyś taką sytuację, że tak bardzo się starał, tak bardzo wiele rzeczy robił dla innych, starał się im pomagać, ale przy tym dawał się też trochę wykorzystywać, bo ludzie to bardzo szybko zauważają, jak ktoś dla niego dużo dobrego robi. I właśnie na ten temat będzie następny wiersz, który został napisany przez Jana Brzechwę, o tym, że może czasem warto się zbuntować, i jednak pomyśleć trochę bardziej o sobie niż o innych. Teraz przed wami Bunt Anioła. Był sobie anioł, jak to anioły, snuł się pogodny, dobry, wesoły. Gdy kogoś spotkał, pierwszy się kłaniał, brał cudze dzieci do podtrzymania. Nie klął, bo nie miał tego w zwyczaju,
Pomagał paniom wsiąść do tramwaju, biednym nie szczędził, nigdy jałmużny. Słowem uczynny był i usłużny. Lubił w kolejce stanąć, by wreszcie móc ją odstąpić jakiejś niewieście. Chętnie pożyczał forsę, a potem już jej nie żądał nigdy z powrotem. Znano go dobrze w każdym urzędzie, bo ludziom sprawy załatwiał wszędzie. A gdy na weekend fruwał do niebka, chętnych zabierał z sobą na łebka. Mówiono o nim głupi, bo głupi. Chcesz mieć lodówkę, anioł ci kupi. Bilet w Orbisie, paszport, mieszkanie, anioł załatwi. Sobie przy piwie i aureole chował wstydliwie. Ludziom wszystkiego jednak za mało, więc aniołkowi kiepsko się działo. Telefon dzwonił co dzień od świtu, aniele poleć do motozbytu. Aniele będziesz ministra widział. Nie mamy mieszkania, załatw mi przydział. Aniele, mamy dzisiaj kontrolę. Proszę wyprowadź kontrolę w pole. Wił się nasz anioł jak mucha w smole. Wreszcie miał dosyć, zdjął aureole. Na złom ją oddał, zaklął wrogo i tupnął gniewnie anielską nogą. Potem na balkon wyszedł i wołał. Skończył się anioł. Nie ma anioła, niech całe miasto obleci fama, że od tej pory jestem za chama. Jestem chuligan, gbur aspołeczny, zły proszę państwa, zły niegrzeczny. Do diabła wszystko, diabeł ma rację, zwracam anielską legitymację. Skoro był anioł, to zostaniemy jeszcze trochę w klimatach podniebnych, ponieważ następny utwór nosi tytuł Dusza w niebiosach. I to jest utwór z taką małą historią, którą pozwolę sobie trochę opowiedzieć, ponieważ kilka lat temu brałam udział w takim ciekawym projekcie, jakim był spektakl muzyczny pod tytułem Leśmian, do którego muzykę pisałam ja oraz jeszcze mój znajomy kompozytor Grzegorz Duszak. I teraz pisaliśmy różne piosenki do tego i ten utwór, który teraz zagramy, miał wejść do tego spektaklu, napisałam go pod ten spektakl, ale jakoś ostatecznie tam się nie znalazł. Natomiast szykując właśnie ten projekt, postanowiłam go wyciągnąć i troszkę przerobić. Nie powiedziałam jeszcze oczywiście, czyje są słowa, ale jak mówiłam o spektaklu Leśmian, to chyba w sumie oczywiste. Ulec weselu ni nowym,
rady i bez oporu starannie, kryjąc swą ranę, pieściła usta nielube i oczy niemiłowane. I trwała dla nich bezwolna, i kwitła dla nich bezduszna, i przezywała je myślą na bóle i dusza lękiem spłonęła, że wkrótce po jej pogrzebie przyjdzie w ślad za nią kochanek, aby odnaleźć ją w niebie. Wyciągnij ku Zanim powstał projekt Amostorie i zanim powstał w ogóle cały ten pomysł płyty, przez jakiś czas jeździłam z koncertami, które nazywały się niezbyt odkrywczo Koncerty Poezji Śpiewanej, które wykonywałam razem z moją dobrą koleżanką pianistką Weroniką Olbrot. Ale te koncerty były raczej złożone z utworów innych twórców, bo grałyśmy na przykład Grzegorza Turnała, albo Marka Grechutę, czy Kabaret Starszych Panów. Ale od czasu do czasu wkładałyśmy tam jakieś swoje utwory, zarówno moje, jak i Weroniki, bo Weronika też jest kompozytorką. Więc kiedy powstał projekt Amostorie, to nie mogło tutaj zabraknąć jednego utworu, który właśnie skomponowała Weronika, no bo bez niej tego wszystkiego by nie było. Dlatego teraz przed wami utwór W mroku, do słów Doroty Gellner. Zakołniesz ci wrzód.
przez ciemność popłynę, z ciemności powrócę i gwiazdkę błyszczącą zakołnierz ci wrzucę. Musicie mi wybaczyć, to znaczy nie musicie, ale byłoby fajnie, że te utwory tak troszkę opisuję pod względem historii, ponieważ no, nie ukrywam, ta płyta Amostoria jest moim pierwszym albumem, więc mam do tego albumu taki bardzo osobisty stosunek. I tutaj będzie kolejna historia, ponieważ następna piosenka jest najstarszą kompozycją na tej płycie, która powstała dawno, dawno, dawno temu. Jak jeszcze byłam na studiach i w ramach studiów musieliśmy robić te właśnie kompozycje. I co jest ciekawe w tym utworze? Utwór nazywa się Noc Czerwcowa, to jeszcze nie jest takie ciekawe, i skomponował, znaczy nie skomponował, tylko tekst napisał Adam Asnyk. No to też specjalnie dziwne nie jest. Natomiast ten utwór przez bardzo długi czas funkcjonował jako taki bardzo prosty, ale naprawdę prościuteńki walczyk. I przyniosłam ten utwór na pierwszą próbę naszą i stało się z nim coś bardzo dziwnego i posłuchajcie teraz sami co. Kwiatów śle, rozmarzony świat.
księżycowej srebrnej mgle, przy kwitnącej, siedząc lipie, białych chmurek śledzę bieg. Wietrzyk z góry na mnie sypie, kwiatów śnieg. Te utwory, które dzisiaj słyszycie, to tak naprawdę wyglądałyby zupełnie inaczej, gdyby nie obecny tutaj zespół. Ale jednej piosenki w ogóle by nie było. Ponieważ kiedy już weszliśmy na nagrania, jesteśmy po pierwszym dniu nagraniowym, ja oczywiście wszystko miałam już dawno wcześniej przygotowane, przećwiczone, wszystko było ułożone, tak jak ma być. To po pierwszym dniu nagraniowym dzwoni do mnie Wojtek i mówi, że przydałby się tam jeszcze jeden utwór. I czy mam? Nie miałam. Więc bardzo szybko go napisałam. Nie wiem, jak ja to zrobiłam, że go napisałam. Musiałam być chyba w bardzo dużym stresie. Natomiast powstał utwór pod tytułem Zielony Dzień, do słów znowu Jana Brzechwy. I jestem bardzo wdzięczna Wojtkowi, że do mnie wtedy zadzwonił, chociaż zestresowałeś mnie dość mocno wtedy, bo okazuje się, że stał się to mój ulubiony utwór na tej całej płycie. Zielony dzień w gęstwinie szumiał,
kto płynął za nim, ten zrozumiał, że trzeba płynąć właśnie tak, ażeby dzień zielony szumiał i niknął cień i leciał ptak. Zielony dzień i cień już cieniem być nie umiał i niewidzialnie niknął w plan. Póki co, autorzy wszystkich wierszy to raczej tacy znani, klasyczni, nieklasyczni, ale tacy bardzo rozpoznawalni. Leśmian, Słowacki, Asnek, prawda? Natomiast następny utwór jest do słów poety, który nie jest jeszcze sławny. Na pewno jest żyjący, mam nadzieję, bo to jest mój kolega. I który zgodził się napisać dla mnie wiersz pod tytułem Dom snów, do którego ja skomponowałam muzykę. Nie wiem, jak to zrobił, ponieważ w ogóle się w żaden sposób nie umawialiśmy na treść tego wiersza. Natomiast napisał taki utwór, który bardzo, bardzo głęboko mi gdzieś usiadł w moim sercu. Posłuchajcie. W każdym z tych snów różny ty, tutaj jesteś kotem, a tutaj przez chmury lotem, patrz, te dwie rzeki to my. Z tych snów zbuduje nam dom, pełny cię. Będziesz świecić w lampie, zapalać się tylko dla mnie. Nigdy nie wyjedziesz stąd. Zamieszkaj w domu moich snów. Będzie nam dobrze tu. Mieszkasz po kryjomu, nie powiem ci. Na ziemi moje łzy, w każdej z tych łez różny ty. Dalej.
każdym z tych snów różny ty. No dobra, zmieniamy troszeczkę klimat. Trochę weselszy. To nie będzie o miłości ani romantycznej, ani takiej do drugiego człowieka, ale o miłości do świata i do przyrody, co jest mi osobiście bardzo bliskie. Dlatego teraz będzie piosenka pod tytułem Jutro popłyniemy daleko, do słów Gałczyńskiego. Thank you.
Kolejna piosenka to już jest utwór z dedykacją, który nie wiem dlaczego, ale zawsze mnie strasznie wzrusza. Do tego stopnia, że ile razy go śpiewam, tyle razy płaczę. Także w razie czego przepraszam, to nieintencjonalne, ale jest to niewątpliwie piosenka o miłości i o bardzo dużej miłości i to o miłości mojej do takiego jednego. Prawie się udało. No dobrze. Dziękuję. No i cóż. No i przyszedł koniec koncertu. Prawie. Nagle. I bardzo, bardzo mi będzie się przykro z Państwem pożegnać, bo zarówno ja, jak chyba my wszyscy jesteśmy bardzo, bardzo złaknieni kontaktu z publicznością, ale to chyba wszyscy wiedzą teraz. Natomiast w związku z tym przedstawię mój wspaniały, jedyny i niepowtarzalny zespół. Na fortepianie Paweł Lipski. Na kontrabasie Wojtek Gumiński. I na perkusji Radek Mysłek. Ha 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 ha!
No dobrze, to zagramy teraz ostatni numer, który jest do słów Maćka Papierskiego. To też jest współczesny poeta. Mam nadzieję, że wkrótce wszyscy o nim usłyszą, bo jest naprawdę fantastyczny. I będzie to utwór do jego wiersza, to już powiedziałam, ale nie powiedziałam tytułu. Co się dzieje nocą? Księżycem na polanie srebrno piórych ptaków zlot. Pod księżycem stąpa cicho posrebrzany światłem kot. Gasną świece, gasną miasta, luster cisza w domach cień. Sieje księżyc srebrne kwiaty, miliard szybkich, miękkich lśnień. Nie ulegam sennym błyskom, wszystkim szmerom jego słów. Wstaje cisza w twoje okno, czujnym tchnieniem patrzę znów. Gasną świece, gasną miasta, luster cisza w domach cień. Sieje księżyc srebrne kwiaty, miliard szybkich, miękkich lśnień. Bardzo dziękujemy.
Jak bis to bis. Zagramy jeszcze raz utwór, który już był. Będzie to Jutro popłyniemy daleko, ponieważ nowy materiał na drugą płytę dopiero się pisze. Rozłączeni, lecz jedno drugim pamięta. Pomiędzy nami lata.
momenty. Wiem, o jakiej godzinie wraca mulu fala. Wiem, jaka ci rozmowa ludzi łzę wyciska. Tyś mi widny jak gwiazda, co się tam zapala. I łzą różową leje i skrąsiną błyska. A choć mi teraz ciebie oczyma nie dostać, drzewa, ogrodu i kwiaty. Wiem, gdzie malować myślą twe oczy i postać. Między jakimi drzewami szukać białej szaty. Ale ty próżno będziesz krajobrazy tworzyć, osrebrzać się księżycem i promienić świtem. Nie wiesz, że trzeba niebo zwalić i położyć pod oknami i nazwać jeziora błękitem. A ty, gwiazdo, zgasłaś nad biednym tułaczem, lecz choć się nigdy nigdzie połączyć nie mamy, zamilkniemy na chwilę i znów się wołamy, jak dwa smutne słowiki, co się wabią płaczem. Zamilkniemy na chwilę i znów się wołamy, jak dwa smutne słowiki, co się wabią płaczem.